Cześć Żabeczki, dzisiaj przychodzę do Was, tak wiecie, skromnie, po domowemu, tak zupełnie niepostaranie. Nie no, oczywiście żartuję, odstawiłam się jak żaba na otwarcie Bajora, bo i temat jest podniosły. Rozdajemy dzisiaj kosmetyczne Oscary minionego roku 2022. Zamykamy tamten rok naprawdę srogim podsumowaniem. Nie zmieściłam się w ogóle na jednej kartce, musiałam sobie tu jeszcze po boczkach podopisywać, bo jest tego całkiem sporo i tak starałam się zrobić naprawdę porządną selekcję. I rzeczy, które i tak były super, one są we wszystkich ulubieńcach, które oczywiście możecie w tej playliście zobaczyć, ale chciałam wyróżnić, wiecie, no to są jednak Oscary, takie rzeczy, po które nie dość, że z przyjemnością dalej sięgam, chętnie bym sobie odkupiłam kolejne opakowanie, bez których nie wyobrażam sobie na przykład swojej pielęgnacji, które są jakoś tak niesamowicie zachwycające. Jakkolwiek wyszpachlowana tutaj jestem, to o dziwo o wiele dłuższa lista jest tych ulubieńców pielęgnacyjnych, więc od nich dzisiaj zaczniemy. Postaram się zrobić to dosyć sprawnie i nie będę się rozwodzić nad każdą rzeczą 20 minut, bo no do jutra tego nie nagram. I dla zachowania porządku, tak jak zawsze, będziemy szli kategoriami i pielęgnację otwieramy demakijażem oraz myciem mordy. I jeśli chodzi o żele do mycia twarzy i wszelkie mordomyje, to zdecydowanie prym wiodła tutaj Bielenda, zarówno ta klasyczna, jak i ta profesjonalna. Po pierwsze ten oto zielony gagatek. Cery tłuste, osoby, które mają problem z jakimś takim nadmiernym przetłuszczaniem się, ale ich skóra nie do końca lubi nakładanie bardzo lekkich formów dalszej pielęgnacji, chcą tego mocnego oczyszczenia, ale dalej z pewnością, że ta skóra nie zostanie, wiecie, uszkodzona, że nie zostanie uszkodzona bariera hydrolipidowa, no to ten żel to jest petarda. I to jest w ogóle taki ulubieniec, który już znowu wrócił, bo ja ten żel miałam już kilka razy, no ale może i to jest jeden z najważniejszych tutaj przyczynków do tego, żeby go Wam pokazać. I jest to żel z kompleksem antybakteryjnym, z niacynamidem, ekstraktem zielonej herbaty i przez swój przepiękny żabiozielony kolor obejmuje go swoim żabim patronatem. Wszystkie cery problematyczne, zdecydowanie, chociaż raz spróbujcie tego fantastycznego, przepięknie pachnącego, fantastycznie działającego, idealnie pieniącego się, ale w taki delikatny sposób żelowatego, no cuda, po prostu cuda. Kolejny mordomy jest już z tej Bielendy klasycznej i jest to seria Water Balance. I tutaj tak de facto chyba będę musiała od razu przyznać taką specjalną nagrodę zdobywcy wszystkich kategorii, bo cała ta seria to był całkowity wystrzał. Jeśli chodzi już o sam żel do mycia twarzy, to on był w takiej bardzo żelkowatej konsystencji. Cała linia przepięknie pachnie, tak wodno, świeżo. Trochę przywodzi na myśl pielęgnację Chanela, taką luksusową, wodnistą, nimfowatą. Całkowicie perfekcyjny wybór na bardzo gorący okres lata. Pamiętam, że tą serię testowałam, kiedy na dworze były po prostu jakieś niemożliwe temperatury. Moja skóra, miałam wrażenie, że zaraz odparuje z mojej twarzy. I tutaj zarówno i ten żel, i mgiełka, tonik mgiełka, i maseczki, peelingi, krem, który był taką, no po prostu taką fantastyczną galareteczką ten w słoiczku, czy serum z przepięknymi perłowymi kuleczkami, wszystko w tym grało. I wizualnie, i zapachowo, i teksturowo, no i oczywiście działaniem, bo ta bardzo lekka formuła, wszystko było właśnie takie żelowo-wodne, nie było w żaden sposób takie ściągające, jak to niektóre żele potrafią robić, a wręcz było takie maksymalnie nawadniająco, chłodzące. Ja też sobie na przykład ten kremowy żelik wkładałam do lodówki przy tych upałach i był taką moją bazą pod wszystkie łagodzące wieczorne maseczki, jakieś algowe, czy też inne kremowe, bo dawał takie niesamowite uczucie chłodzenia, takiej relaksacji, no i ten zapach, jakby byłam 3-4 tygodnie temu w jakiejś Biedrze i w ogóle zobaczyłam, że ta linia dalej jest tam dostępna, więc jak macie gdzieś tam w okolicy Biedronkę, to tam luknijcie raz na jakiś czas w dział niekosmetyczny, ale tych takich miszmaszów i gdzieś między batonikami Kizo a papierem do Saigonek, może to tam dalej leżeć. Więc jak gdziekolwiek złapiecie, bierzcie, bo wszystko z tej serii jest po prostu fantastyczne. Tutaj nie mogłabym nie nagrodzić płynu micelarnego, którego zużyłam, uwaga, 2 opakowania i trzecie to jest to, które trzymam w ręce. Zapach, działanie, wszystko, nawet ten kolor. Ja wiem, to może głupio brzmi, ale po prostu uwielbiam po niego sięgać, uwielbiam się nim tak... Och, ja już wiem, że to jest mój zapach relaksu. Jak ja otwieram tą butelkę, nalewam na wacik i już wiem, że będzie teraz zmywanko, że będzie odleżywanie się w wannie, że będzie fantastyczny czas na odstresowanie się, odmurzenie i zmycie tych wszystkich paciai z mojej twarzy, bo tak samo jak nakładać je uwielbiam, to uwielbiam je zmywać. Żeby nie było. Pyknęłam ze
bąbelki w twarz, nie! Wiecie, ja od płynu micelarnego nie chcę dużo. Ma mieć zapach, który mnie nie zmęczy, no bo jak mówię, ja lubię duże butle, są one ze mną długo i nie może być tak, że po kilku użyciach ja już po prostu na myśl o tym zapachu zaczynam po prostu mieć mdłości. Ma mnie nie podrażniać, ma mnie nie szczypać w oczy. Ja też no nakładam dużo na te oczy, więc ten płyn będzie miał kontakt z tym okiem dosyć długo, bo oczywiście technika, którą ja zawsze zalecam, to jest namoczyć wacik, przyłożyć, odczekać, aż formuła zadziała i dopiero gdzieś tam zsuwać. Nie mogę mieć na niego uczulenia, no też logiczne. No i ma po prostu sobie poradzić z każdym takim przeciętnym produktem do makijażu. Wiadomo, jeśli coś jest bardzo, bardzo srogo wodoodpornego, no to do tego mam dwufazówkę, ale on i tak potrafi zmyć tak naprawdę takie 99,99% wszystkich moich kosmetyków. No i już nie będę powtarzać 15 tysięcy razy, bo to jest tylko płyn micelarny, ale może to jest aż płyn micelarny, bo ja go po prostu wielbię, kocham, uwielbiam. Olejków do demakijażu było cała masa i każdy ma swoje wady i zalety i każdy będzie najlepszy dla akurat osoby, która czegoś tam w nim konkretnego szuka. Ale jak pomyślałam, że chciałabym wyróżnić taki jeden produkt, który naprawdę najbardziej rozłożył mnie na łopatki w zeszłym roku i dał sobie radę z bardzo hardkorowymi make-upami i był przy mnie, kiedy na przykład zmywałam jakieś tam moje body paintingi i tym podobne rzeczy, no to nie mogłoby tutaj zabraknąć tego oto gagatka. I jest to masełko od Dr. Skin z emolientowym takim kompleksem, witaminą E. On jest po prostu klasycznie rozpuszczający makijaż, nie ma za bardzo jakiegoś zapachu, taki trochę balsamu do ust, czegoś takiego. Zupełnie nie robi takiej tłustej, oleistej warstwy, wręcz emulguje się do całkowitego zera. Nic po tym nie zostaje. Pięknie sobie radzi z grubą szpachlą twarzy. Jednak płynem micelarnym staram się nie jeździć sobie wacikiem po skórze, więc rozpuszczanie makijażu, jeśli chodzi o grube warstwy zastygających podkładów, jeszcze na tym kremowym konturowaniu, utrwalone jest to przepsikane ileś tam razy setting sprayem, no to rozpuszcza w ułamku sekundy wszystko. Nie ma tu też zupełnie żadnych skutków ubocznych, jeśli chodzi o jego stosowanie. Nic nie jest zapchane, nic nie jest tłuste. Na dłuższą metę wręcz mam wrażenie, że pory są naprawdę w dobrej kondycji, dlatego że jesteście w stanie dobrze usunąć ten make-up, a po dobrym usunięciu make-upu jesteście dopiero w stanie dobrze umyć buzię. Wszystko mi się tu zgadza. Uwielbiam. Bardzo dobra rzecz. Kategorię serum otwieram czymś, co no właściwie można używać jako serum i w moim przypadku chyba tak też się najlepiej... Właśnie, to jest tak wielofunkcyjny produkt, że niech on otworzy kategorię po prostu smarowania sobie twarzy. I jest to Skintra Everything What Your Skin Will Love, czyli prebiotyczny tonik pielęgnacyjny. Tonik. Ja bym tego w sumie jako tonik do końca nie traktowała, chyba że macie bardzo, bardzo skrajnie suchą skórę, albo ewentualnie podrażnioną, czy to z racji jakichś problemów z pielęgnacją, czy coś tam jakby, wiecie, nie poszło nie tak przy na przykład jakimś spotkaniu z kwasami, bo to ma taką formę troszeczkę jakby lekkiej emulsji i w zależności od tego, co Wam jest potrzebne, to może być tą częścią pielęgnacji, zarówno tonikiem, serum, emulsją, czy nawet kremem w przypadku bardzo, bardzo tłustych skór, albo takich, które nie lubią odczuwać jakiejś nałożonej konsystencji produktu na siebie. Mamy tam wszystko, prebiotyki, skwalan, fermenty, niacynamid, allantoinę czy beta-glukan, więc spektrum działania też jest dosyć spore, ale ogólnie on tak, powiedzmy, kondycjonuje skórę. Trochę ją tak polepsza, ucisza, wymiękcza, łagodzi, a jednocześnie też trzyma w takiej czystości, bo no, w przypadku też mojej skóry rzeczy, które są zbyt natłuszczające, raczej nie mają działania kojącego, a wręcz jeszcze mam wrażenie, że przysparzają mi więcej kłopotów. I ogólnie też podoba mi się ta cała koncepcja używania go w zależności od tego, do czego go akurat potrzebujecie, bo może pasować się w tą pielęgnację, jeśli już coś tam Wam się zmienia, no bo też wiadomo, pielęgnacja tej skóry jest trochę inna i w całym roku, i podczas konkretnych jakichś rzeczy, które na przykład z nią robimy, inna będzie, na przykład jak zaczniemy wprowadzać jakieś zabiegi, czy na przykład wprowadzać retinol, inaczej będzie jak pojedziemy na wakacje do jakichś super gorących krajów, inaczej będzie jak zaskoczy nas mega sroga zima i dojedzie nas klimatyzacja w pracy. No i też ogólnie przy zmianach w naszym ciele, nie wiem, tam zajdziemy w ciążę, czy cokolwiek innego się stanie, to tego typu produkt jest w stanie się tak też przetransformować razem z nami, więc osoby, które nie lubią zbyt dużej ilości kosmetyków w swojej półce, myślę, że też będą z niego zadowolone, bo będzie w stanie się, tak wiecie, jak kameleon wpasować w Waszą pielęgnację. Teraz czas na dwa niacynamidowe sera. Ja w tym roku Wam pokazywałam ich więcej, ale jednak te dwa, no tak najmocniej zapadły w mojej pamięci i jak miałabym do jakichś wracać, to
te dwa byłyby od razu gdzieś tam w mojej głowie jako pierwsze się wizualizowały. Pierwsze to zielone serum z Hagi z linii Smart. Ogólnie znowu koncepcja tej linii bardzo mi się podoba, bo można miksować między sobą różne części pielęgnacji w zależności od tego, jakie mamy potrzeby skóry, a każda z tych linii jest oparta na jednym konkretnym składniku aktywnym, więc też łatwo wymyśleć sobie tą pielęgnację. No i tutaj oprócz tego, że działało tak jak trzeba, serum z niacynamidem trzymało w ryzach skórę, jeśli chodzi o jakieś tam niedoskonałości, miało też bardzo lekką formułę, nieobciążającą, to ten zapach. Dalej czekam na perfumy o tym zapachu. Idealna taka zielona herbatka, zapach takiego relaksu, spokoju. Tak, po prostu tak. Natomiast drugie to już to, które widzieliście w ostatnich ulubieńcach. Jest ono u mnie w użyciu, jak widzicie, jestem za połową opakowania. Bielenda Skin Clinic 10% niacynamid o formule żelowej i dosyć nietypowym połączeniu, dlatego że zazwyczaj sera z niacynamidem są tak, powiedzmy, dedykowane skórom problematycznym, mają ze sobą od razu jakiś tam cynk, czy jakieś takie substancje, które mają pomóc w walce z niedoskonałościami, a tutaj mamy taką bardziej nabliżającą wersję, taką kojącą, łagodzącą, no bo nie zapominajmy, że niacynamid również genialnie kondycjonuje skórę i działa przeciwzmarszczkowo. I tutaj mamy alfa-arbutynę oraz kwas laktobionowy i czuć to w tym serze w gołdzie tej, że te serum jest takie właśnie mocno nawilżające, że jeśli było wam na przykład ciężko wprowadzić niacynamid, wasza skóra się tak no nie do końca z tym dogadywała, to może to jest opcja, która wam tutaj posłuży. Musimy chwilę wrócić do Hagi i do serii Smart, bo tu również było serum, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I jest to niebieskie serum z pantenolem. Ono było takie delikatniutkie, takie mięciutkie. Genialne też na dzień dla skór, które się szybko przetłuszczają, bo w ogóle nie dawało takiego efektu, a wręcz przez tą swoją łagodząco nawilżającą wersję, zupełnie nie tłustą, całkowicie taką, pamiętam, jakby było takie lekko żelowo-pudrowe w odczuciu, sprawiało, że skóra nie była prowokowana do wydzielania zbyt dużej ilości sebum w ciągu dnia, więc tutaj zarówno sery, które mają problem z podrażnieniem w takiej suchości, będą zadowolone, oraz te, które właśnie mają ten problem z takim wyrównaniem tego balansu między wydzielaniem sebum, a się takim trochę przesuszaniem, bo ono jest też właśnie leciutkie, super się dogadywało z kolejnymi warstwami pielęgnacji. Pamiętam, że miałam je w okolicach też właśnie jakoś tak wiosenno-letnich, kiedy moja skóra miała troszeczkę, no, dostała w kość od ilości wyjazdów, zmiany wody, co chwilę ta woda, tamta woda i ogólnie cała ta pielęgnacja zeszłego roku trochę była taka prowyjazdowa. I miała za zadanie utrzymać moją twarz w ryzach, żeby ona nie dostała po prostu ogromnego świra od ilości zmian. Znalazłam też wreszcie satysfakcjonujący mnie kwas hialuronowy. Krzeszam już z jakieś 20 butelek różnych kwasów hialuronowych. Chodzi mi o takie serum, które jest po prostu kwasem hialuronowym. Wiecie, że tam nie ma już jakichś za bardzo innych wymyślnych substancji. Chodzi mi o taki podkład pod inne sera, pod maseczki, do łączenia odrobinkę do takiej braid linkowej. W ogóle muszę kiedyś wam więcej popowiadać o moich linkowych wymysłach i moim takim właśnie robieniu sobie takich papek. Jest to niesamowicie satysfakcjonujące. Kiedyś jako dzieci na przykład w zlewie łączyliście różne papki i sprawdzaliście, co z tego wyjdzie, to ja tak sobie dalej robię z maseczkami do twarzy. Ale The NK List to jest w ogóle coś, na co patrzyłam przez wiele lat pracując w perfumerii i jakoś ja nie wiem czemu. W ogóle ta marka, przez to, że to jest takie czarno-białe, jakby to w ogóle nie istniało. Zupełnie przechodziłam koło tego obojętnie. Jak wreszcie spróbowałam, okazało się, że ono jest rewelacyjne. Jak ja to szybko zużyłam, bo dodawałam to wszędzie, więc oczywiście nie starczyło mi na zbyt długo. Mam kolejne opakowanie w zanadrzu. Ale idealna żelowa konsystencja, która się wchłania, nie zrolowywuje się, łączy się z każdym innym serum, niezależnie od jego właściwie konsystencji. Przepięknie kondycjonuje skórę, genialnie dogaduje się z każdą inną formulacją. Dziękuję, o to mi właśnie chodziło, żeby to było dokładnie takie. Nie mogło także zabraknąć serum, które wyniuniałam praktycznie do zera, zresztą chyba pokazywałam wam nawet to opakowanie. Zrobiło na mnie dość spore wrażenie, bo jest to taki, wiecie, mocny zawodnik, ale zupełnie łagodny, jeśli chodzi o sposób swojego działania. Zero podrażnień, a maksymalne działanie. I jest to serum z Garniera na witaminie C, niacynamidzie i kwasie salicylowym, więc takie kombo, połączenie składników dosyć srogie, ale bardzo leciutka, taka lekko mleczkowata formuła, bardzo dobrze się wchłaniająca, nie zostawiająca żadnej dziwnej warstwy, ale też w żaden sposób nie podrażniająca tej skóry. Działanie na przebarwienia torpeda. Sprawdzałam to akurat, cyklicznie mam dwa pryszcze tutaj na brodzie,
Nie wiem, o co chodzi z tym miejscem, ale przy jakimś większym stresie, jak sobie pozwolę pofolgować z obżeraniem się bardzo niezdrowymi rzeczami, które zazwyczaj łączą się również ze stresem i niespaniem i jeszcze jakimiś innymi dziwnymi rzeczami, no to takie gadatki mi się tu pojawiają i zawsze zostaje po nich przebarwienie. No i ja wtedy zaczynam mój proces pozbywania się tego i akurat to był moment, kiedy wprowadziłam to serum i po jakichś takich 3 tygodniach to już prawie nic tam nie zostało. To już praktycznie nic tam nie było, a od razu wam mówię, to jest typ przebarwienia, który potrafi się utrzymywać nawet i pół roku, nawet i właśnie no kilka miesięcy, cały czas je gdzieś tam widać, aż żałuję, że nie mam go teraz, a może ja je jeszcze gdzieś mam w moich zapasach? Muszę skminić, a jak nie, to może po prostu po nie pójdę do Roska i będę nakładać punktowo, bo znowu mam tutaj 2 takie pypki. Oczywiście no teraz nic nie widzicie, bo mam szpachle, nie jak stąd do Krakowa, ale jest ono dosyć tanie. Tam w okolicach, nie wiem, sprawdźmy jeszcze tutaj, 3 dyszek. A pewnie na promce w Rosku taniej, a jest tak potężne, tak dobrze działa, więc jak szukacie czegoś właśnie z taką kompozycją, że nie raczej witamina C typowo nawilżająco rozświetlająca, ale bardziej ta skoncentrowana na redukcji przebarwień, to totalnie to sprawdźcie. No i nie mogło być tak lekko, oczywiście, że teraz rozgarniając kosmetyki zobaczyłam, że jednej rzeczy wam nie pokazałam. Ona była w ostatnich ulubieńcach, więc dużo o niej nie będzie, ale tak dla, wiecie, no dla porządku, serum ceramidowe z tej żółtej linii Bielendy Profesjonalnej, ono mi teraz bardzo dobrze służyło przy wprowadzaniu retinolu, no... Tam się pies trzęsie w tle. Jest super leciutkie, można je użyć w sumie jako serum, jako taki lekki krem, jeśli ktoś ma skórę, która lubi takie konsystencje, ale jest to fenomenalnie odbudowująca rzecz, której nie czuć na skórze, a sprawdzi się właśnie przy jakichś takich mocniejszych kuracjach. Wbijamy w kremy do twarzy, no i tutaj otwieramy Bielendą fioletową, profesjonalną. To jest krem o bardzo, bardzo bogatej formule, ale zupełnie pozbawiony wszystkich negatywnych cech bogatych formuł, czyli tego odczucia takiego obtłuszczenia i obciążenia tej twarzy. On jest jak taki kaftan bezpieczeństwa, jak puchata kołderka, niesamowicie otulający i wy czujecie to otulenie. Pamiętam jak to był właściwie taki przełom zeszłego, poprzedniego roku. Po Sylwestrze byłam przez parę dni w górach, byliśmy na jakichś termach, coś tam, woda, tu basen, tu coś. Woda inna też w tym domku, w którym byliśmy, ona była całkowicie zaatakowana i to był krem, który po prostu... Pamiętam, wyszłam z tego basenu, cała ta twarz taka od jednocześnie jakiejś ciepłej wody, jacuzzi, wychodzenia, tam jest część, która jest po prostu na zewnątrz, więc na mrozie, tu twarz pod wodą, mróz, tu naczynka, ona była jak nowa, jak nowo narodzona, tak pięknie ukojona i ten krem mi też towarzyszył później przez kilka następnych miesięcy właśnie takiej okropnego przejścia między zimą a wiosną, żeby tą skórę trzymać cały czas w takim uspokojeniu. Niesamowita jest ta formuła. Ja jeszcze jestem z tych osób, które pamiętają taki typowy krem zimowy, albo właśnie, no wiecie, ten taki obrzydliwy krem, który się tak tłuści na tej twarzy i to jest tak fantastyczne znaleźć wszystko, co jest dobrego w takim kremie, ale w tak fantastycznie miękkiej, lekkiej i delikatnej formule. O, tutaj gagatek, który... Jedyny minus właściwie znalazłam tego kremu to jest opakowanie, bo ja tu próbuję jeszcze jakieś takie resztóweczki wydłubać, bo mam wrażenie, że ta tutka nie sięga końca opakowania, ale tam już raczej wiele no, nie zostało. To jest Bioma, krem, który wygląda jak pianka marshmallow i też jest w takim odczuciu. Leciuteńki, on jest w ogóle taki bardziej na pograniczu bycia żelokremem, ale dalej jest właśnie takim... mięciutkim, otulającym kremem, nie takim, co się wchłania do zupełnie zera, ale nie zostawia też żadnej jakiejś takiej odczuwalnej otoczki. I tutaj też mamy w ogóle bajeczne połączenie składników, mamy kompleks ceramidowy, mamy niacynamid i zieloną herbatkę i tą czystość tutaj czuć. On też się nie tak jakoś bardzo dawno, byli jeszcze 2 ulubieńcy wstecz pojawił, więc możecie jeszcze go dobrze pamiętać. Zrobił na mnie niesamowicie bajeczne wrażenie, bo jest jakby tym dodatkowym krokiem w pielęgnacji, który domyka wam wszystko, ale zupełnie nie daje jakby takiej ciężkości. Jakby nie sprawia, że później ciężko jeszcze nałożyć kolejny krem, na przykład z filtrem, czy nałożyć dużo różnych rzeczy przed, bo on to tak wszystko przepięknie trzyma. O, a to jest takie dobre. To jest kremik, który w ogóle jest śmiesznie tani, bo około 2 dyszek na promce, około 3 bez promki, a ma takie po prostu tak... Tak jest, tak dobrze działający. To jest krem już dla skór tych bardziej tłustych, które potrzebują oczyszczenia. Skinimal to dostaniecie tylko w naturze, bo to jest ich marka. Skoncentrowany krem seboregulujący z kwasem azelainowym. I tutaj ta forma kremowa,
to było objawienie. Bo przy kwasie azelainowym, często kiedy mam na przykład jakieś sera z tym składnikiem i on jest jakby tam na pierwszym miejscu, to one potrafiły być zbyt agresywne i ja nie czułam takiej przyjemności z używania tego, a tutaj ten krem po prostu... Bo muszę tutaj wspomnieć o tym, że ten krem się używało właściwie solo, na wyczyszczoną twarz i szło się w tym spać. Ja go nie używałam codziennie, tylko tam co drugi, chyba trzeci dzień, jakoś tak. Już mi się zaczyna trochę mieszać po tym całym roku, ale w każdym razie pamiętam, że musiałam go nałożyć solo, żeby on odpowiednio sobie działał, więc w przypadku mnie, która nakłada 50 warstw pielęgnacji, to było takie troszkę... O, i co to będzie? A okazało się, że jest fantastycznie, bo cała formulacja tego kremu zupełnie nie daje odczucia produktu silnie, mocno jakiegoś tam drażniącego, wręcz taka niesamowita miękkość i czystość z tego biła. Jeśli chodzi o redukcję jakichś właśnie przebarwień, o wyrównanie kolorytu cery i takie, jakby to powiedzieć, jakieś ulepszenie, no to efekt jest piorunujący, naprawdę. Zresztą ogólnie już ten efekt obudzenia się rano z taką czystą skórą, no wiadomo, że wtedy przebarwienia Wam jeszcze żadne nie zejdą, ale jak użyjecie, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Wybijamy w dodatki do pielęgnacji, no i tutaj maski takie, które jak wiecie używam zawsze siedząc w wannie, czyli te maski w takich dużych opakowaniach, tutaj ogromne wrażenie, jakby uwielbiam ją. Jeszcze wiem, że Władek Beauty Boy totalnie podziela miłość do tego produktu, jest to eksfoliująca maska z witaminą C i kwasami z Bienendy Profesjonalnej, w ogóle cała ta seria z witaminą C to jest jeden wielki sztos, ale to jest taki produkt, którego... No, ciężko znaleźć jakiś zamiennik, bo to jest maska, która robi Wam peeling, jakby możecie użyć ją jakby trochę zamian peelingu w danym tygodniu. Jak robicie na przykład peeling raz w tygodniu, no to możecie zamiast peelingu użyć sobie taką maskę. Macie jednocześnie dobry peeling, bez podrażnień, ale też przepięknie rozświetloną skórę. Ja tą maseczkę zazwyczaj robiłam na wieczór, no bo jednak to jest złuszczanie, więc miałam takie trochę poczucie, no kurde, ale pójdę spać i już jutro może nie będzie widać. A nie, nie, ty, 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 ty. Rano macie tak piękny koloryt skóry, to działa z takim kopnięciem. Ona też w ogóle niesamowicie przyjemną formułę, taką bardzo żelową, mięsistą, nie zjeżdża z twarzy, więc jak używacie tak jak ja, leżąc w wannie, to nie musicie się bać, że to Wam po prostu... Jezu, mam cały czas w głowie, że jest jeszcze tyle fantastycznych produktów, ale ja nie mogę nagrać ulubieńców o wszystkich ulubieńcach, które już były, więc przejdę dalej. Ten set masek w płacie. W ogóle zamówiłam sobie kolejne opakowanie, czekam w ogóle na paczkę z Japonii, gdzie trochę mnie pogięło. Ale trudno. Ja po prostu kocham maseczki japońskie w płacie. Kocham te zbiorcze opakowania i te trzymałam w lodówce też z racji tego, że to jest otwierane opakowanie, więc u mnie w domu jest bardzo ciepło. Tam, czułam, że są tam najbezpieczniejsze i każdy po prostu poranek zaczęty od tej maseczki to jest takie dobro. Ta skóra była tak genialnie przygotowana do całego dnia, tak mi się później dobrze robiło make-up. Jeszcze fakt, że trzymałam je w lodówce, ona już w ogóle tak odpuchniała mi tą twarz. Tutaj było dużo właśnie takich rzeczy nawilżających, jest NEGF, czyli ten naturalny czynnik wzrostu skóry, jest placenta, witamina C i właśnie wydaje mi się, że to jest ta placenta, że miałam już kilka rzeczy z placentą właśnie japońskich i zawsze skóra jest taka właśnie nie rozjaśniona w sensie samego odcienia skóry, ale jakby była taka tak uspokojona, że aż bije takim jasnym blaskiem i to jeszcze właśnie w połączeniu z witaminą C działało to niesamowicie jako taka maska przed długim dniem, żeby ta skóra była taka... O, to jest mocna rzecz. No, sama nazwa, destruktor. Chyba też nawet powiedziałam w tamtych ulubieńcach, że to jest jedna z najlepiej dobranych nazw do tego, jak działa dany kosmetyk, bo to po prostu rozwala niedoskonałości, jak ten peeling ma moc. To jest jeden z najsilniejszych peelingów, jakie używałam w całym swoim życiu. I weźcie to sobie proszę do Waszych słodkich, puchatych serduszków głęboko, bo to nie jest coś, czym można się pobawić i wiecie tam, że o, trochę przetrzymam, czy... Nie! Ja musiałam ustawiać stoper na ten peeling, bo jeśli przedłużyłam, to już to złuszczanie było trochę zbyt widoczne, ale używany odpowiednio, o, jakie to jest mocarne. I byłam taka, no naprawdę byłam smutna, że muszę go też odstawić po prostu, żeby testować kolejne rzeczy, bo wiem, że przy tym, gdybym go tak całkowicie regularnie cały czas stosowała, to nie byłabym w stanie testować dla Was rzeczy na jakieś niedoskonałości, bo nic by mi po prostu nie wyskakiwało. Czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, jakie ja tu poświęcenie robię, że ja odstawiam produkty, które wiem, jak fantastycznie działają na mnie skórę i jakby później obżeram się tymi chipsami i nie śpię kilka nocy i gram na kompie tymi nocami i wiecie, no jakby robię wszystko, żeby tą skórę... No dobra, no...
Dobra, to robię, bo że jestem głupia żaba, ale prawda jest taka, że czasami muszę się rozstać z kosmetykiem, który bardzo lubię, bo no dalsze jego stosowanie sprawiłoby, że ciężko byłoby mi ocenić działanie kolejnych kosmetyków i jest to lekko traumatyczne. I tu jeszcze taki drobny gagatek, ukochana maska na usta z Garniera. Ah, to jest takie dobre. To już jest w ogóle moje ostatnie nieopakowanie, które zostało mi w szafce, może na dzisiejsze spa, bo dzisiaj sobie robię retinol, to może i dzisiaj sobie zrobię przed nim takie właśnie nawilżające spa. Uwielbiam. Jakby to, co to robi z ustami, jest takie wrażenie, że one są tak wygładzone, nawilżone, że jakby troszeczkę się nawet powiększyły. Wiecie, ja nie mówię, że one się powiększają, żeby nikt mnie nie zrozumiał, że jakaś influencera, co poły pioli tam, wiecie, że się usta jej powiększają od maseczki. Nie, ale jak zrobicie sobie peeling ust, nałożycie to i odczekacie i zdejmiecie, to sami zobaczycie, że one są aż takie plumpy, takie że takie całusne, no. No, przepięknie pachnie wisienkami, jest bardzo dużo tej esencji w saszetce, więc możecie sobie na spokojnie jeszcze to, co zostanie, dosmarowywać wieczorami przed maską, robiąc jeszcze lepsze spa dla waszych ust. Ogólnie prawda jest taka, że w przypadku dosyć dużych ust bardzo widać różnicę między działaniem produktów do ust, czy one działają, czy nie. Bo jeśli ktoś tak jak ja ma ten rozmiar ust i kiedykolwiek doprowadził do sytuacji, że one są naprawdę zeschnięte, a później się uśmiechnął, to wie, o czym ja mówię. Że to są pęknięcia do krwi, że dosłownie jak nie nawilżacie tych ust i wyjdziecie sobie na dwór i trochę tam powieje chłodnym powietrzem i się uśmiechniecie, to potrafi to wyglądać jak scena z horroru, bo wy się uśmiechacie, a tu po prostu zalane krwią, bo się pękło. I to sprawia, że te usta są w naprawdę niesamowitej kondycji. Koniec! Boże, o jednej maseczce. Izabela, ile można? Już o tym retinolu to tam nagadałam, ale wy wiecie, bo jesteście już na bieżąco. Dalej się trzymam i schodzi, jakby trzymam się naprawdę w ryzach. Troszkę przedobrzyłam. Zrobiłam już tak co 3 dni i jednak chyba troszkę za szybko, więc teraz znowu jest co 4 dni i to jest na razie ta moja częstotliwość, przy której będę jeszcze do końca chyba nawet tego miesiąca siedzieć, bo ja się po prostu cykam, bo to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle jestem w stanie dłużej niż 2 tygodnie używać retinolu i nie wyjść z siebie, nie stanąć obok. Jest to Body Boom Skin Dopamine wersja 0.15, ona jest emulsyjna, bo wersja tam było jeszcze 0.030, nie, 0... Jaj, liczby. Nie, miałam dwa z matmy. Dajmy spokój. Ta druga wersja, też tego, który można jako pierwszy wprowadzać, jest olejowa i już tutaj tak... A nie, olej na twarzy, to się nie wydarzy. Więc emulsja jak najbardziej przyjemny. Jest tak... W ogóle ze 2 czy 3 osoby pisały do mnie na DM-ach na Instagramie, że kupiły i były bardzo takie wątpiące w to, czy ja aby tutaj czegoś nie ściemniam, ale po nałożeniu poczuły to. Poczuły to, że to ma sens, że to ma szansę zadziałać, bo on jest tak miękki, tak czysty, tak delikatny na tej twarzy. No i też u nich na razie nie widać żadnych tych negatywnych skutków w stylu jakiegoś wysypu, zbyt mocnego złuszczania. Wiecie, z retinolem jest tak, że naprawdę lepiej zacząć od bardzo małego stężenia i se powolutku nawet się, wiecie, no przemęczyć, niż se przywalić takim potężnym. Ja to bardzo sprytnie, bo ja w ogóle ten mój pierwszy retinol, od jakiego kiedykolwiek zaczynałam, to on miał 1%. To nie było, wiecie, to nie było pół, to była 1. I to było bardzo, bardzo głupie. Ale tak, mamy już ten i możemy na spokojnie walczyć dalej. No i to, co żabeczki lubią najbardziej, czyli SPF. Nie ma opcji, żebyśmy mieli po prostu gładziutką skórę i... Dla mnie bez SPF-u cała reszta pielęgnacji trochę mija się z celem, bo to jest takie, no wiecie, trochę reanimowanie trupa. To zabrzmiało dosyć tragicznie, nie, ale... To zabrzmiało dosyć tragicznie, ale chodzi mi o to, że możemy się po prostu tutaj obsmarowywać, Bóg wie jak drogimi kremami, ściągać serum z Japonii i robić 10-stopniową pielęgnację z 2 masażami i jeszcze jakimś, kurde, nie wiem, naświetlaniem się czymś, ale nie będziemy się smarować z filtrem i to nie da tego efektu, o który nam chodzi. Bo jednak prawda jest taka, że to właśnie to słońce ma ten najbardziej destrukcyjny wpływ na naszą skórę. Nawet nie te procesy, które zachodzą w niej, no samo istnieje i możemy jedynie gdzieś tam trochę im dawać siły, żeby no, te komórki pobudzać, że coś tam, wiesz, jakieś zabiegi, spoko, nawilżać na skórek, żeby ona też z wierzchu wyglądała lepiej. Możemy robić dużo różnych rzeczy, ale nie chroniąc się przed słońcem, to się pomarszczymy się, no po prostu się pomarszczymy. Więc smarowanie się filtrem jest całkowitym dla mnie krokiem obowiązkowym, jest już naprawdę, zeszły rok był ultra,
ultra, super regularny. Nie wiem, czy mnie po prostu ta wizja tej trzydziestki tak przyszpiliła, ale może tak, może to był też jakiś motywator, że Izabela, nie będziesz wiecznie młoda. Ja, czyli też, może nie mam jakiegoś takiego srogiego napięcia na bycie wiecznie młodą, bo wiem, że będę wyglądać niesamowicie ultra super sexy jako taka starsza pani, ubrana po prostu totalnie hot, świetnie wymalowana i jeszcze w dodatku wchodząca do pomieszczenia i robienia wow, nawet myślę bardziej niż teraz, bo z wiekiem czuję, że jest ze mną o dziwo lepiej, że jednak człowiek, jak był młody, to był taki trochę... Nie wracajmy do tego. Ale jednak traktuję, jak już to powiedziałam chyba z rok temu czy z dwa, traktuję to jako takie wyzwanie na całe moje życie, jak bardzo jestem w stanie utrzymać długo twarz bez żadnej zmarszczki. No i wybiła mi już ta trójka z przodu, dalej zmarszczki nie ma. Więc działa? Działa. Przydługi był ten wstęp, ale ja chyba uprzedziłam na początku tego filmu, że... A może nie uprzedziłam? Jeśli ktoś już umiera z odwodnienia, to jest ten moment, w którym wszyscy idziemy napić się wody. Dobrych SPF-ów mi w tym roku nie brakowało i jest to też związane z tym, że SPF-y zrobiły się modne i to jest jedna z tych nielicznych rzeczy, które zrobiły się modne i ja się z tego bardzo cieszę i uważam, że to jest jedna z najlepszych modnych rzeczy, jakie wypłynęły w zeszłym roku, bo producenci zaczęli się starać. Bo to nie jest tak, że się nie da zrobić jakiegoś filtru. Tylko po prostu... Jeśli one się nie sprzedają, bo małe jest nim zainteresowanie, to nikt nie będzie ładował Bóg wie jakich hajsów w produkowanie super filtrów, jeśli one nie będą miały potencjału sprzedażowego. A jak nakręciliśmy taki hype i to się zrobiło modne, no to firmy zaczynają do tego podchodzić naprawdę poważnie i coraz to wypuszczają nowe produkty, które zaskakują mnie niesamowicie konsystencją i aż mi się łezka taka trochę kręci wokół, że kurde, gdybym ja coś takiego miała, jak byłam nastolatką, a nie męczyła się z tym paskudnym takim, wiecie, jaką kolastyną, jak po prostu Sopot 97, wiecie, o co mi chodzi, taki typowy krem do opalania, bo to jest trochę ciekawe, że w sumie to się nie nazywało kiedyś krem z filtrem, to nie było tak w sensie, że krem z filtrem, czy krem przeciwsłoneczny, jakoś tak po prostu, ale wiecie, że jakby do codziennego stosowania, tylko to były kremy na lato, kremy do opalania, kremy na plażę, a już teraz jakby ta świadomość się zwiększa i to są kremy no po prostu do życia, do codziennego użytku. Ale przejdźmy już do konkretów. Tu będzie tego naprawdę sporo. Bundy w bardzo wygodnej tubie z Airlessem. Miękka formuła, bardziej taki klasyczny, że on nie ma matowego wykończenia, tylko takie kremowe, ale nie obciążał, nie bielił, nie rolował się, nic się z nim nie działo, bardzo przyjemny. Drugi od Dr. Skin, tu bardzo też podobna formuła, ale wydaje mi się, że ciut lżejsza od tego z Bundy. Jeszcze bardziej się zakochałam, bo one były jakoś tak dosyć bliskim odstępie od siebie stosowane. Też znowu ten sam Airless, w ogóle to samo opakowanie, ale ta formuła jest taka ciuteńkę lżejsza, dalej kremowa. Oba nie zostawiają tłustej warstwy, oba się pięknie wchłaniały, są takie po prostu przyjemne. Spełniają po prostu wszystkie takie moje wymagania kremu. Jest też Altruist w formie takiej płaskiej tubki, w ogóle tak, tu będą same 50-tki. Ja dopuszczam używanie SPF-u od 35 w górę, bo tak też mówią badania, że te 35 to jest taki minimalny faktor, który zapełnia już taką naprawdę srogą ochronę, ale że moja głowa lubi widzieć ten napis 50, to po prostu wybieram 50-tki, ale to nie jest tak, że jak będziecie używać super regularnie, codziennie tej 30-tki, to jest złe. To będzie, nawet nie, w sumie jak będziecie bardzo regularnie używać, to może być dokładnie tak samo dobrze jak z tą 50-tką. Też zależy oczywiście od karnacji, od tego gdzie jesteście. No, na przykład do ciepłych krajów nie pojechałabym z niczym innym niż z 50-tką, bo czułabym niesamowicie się przytłoczona wyrzutami sumienia, że w ogóle się nie smaruję tą 50-tką, no ale to już siedzi w mojej głowie. Bardzo też lekka formuła, jeszcze taka troszkę lżejsza niż te poprzednie dwa kremy, ale dalej o wykończeniu takim klasycznie kremowym. Leista trochę bardziej konsystencja, no i tutaj tubka. No, może fajniejsze opakowanie pod względem wyjazdów, ale ja na przykład troszkę bardziej ufam Airlessom, więc tamte dwa mimo wszystko tak zapunktowały tym Airlessem. Chociaż na przykład tutaj mam opakowanie, które nie jest ani Airlessem, ani tubką, jest szklane, więc na przykład w ogóle nie friendly do jakiegoś podróżowania, ale za to o formule ultra super leciutkiej emulsji. Jeśli nie lubicie tego kremowego wykończenia, to powinno Wam się to spodobać, przy czym dalej jest to dosyć błyszczące wykończenie, powiedziałabym, że nawet najbardziej błyszczące z tych wszystkich trzech. Ale mi to na przykład osobiście nie przeszkadza, szczególnie też, że ja po prostu gdzieś tam później się zaraz przyszpachluję albo przypudruję, ale niesamowicie łatwo się to rozprowadza. On się tak przepięknie wsiąka, on się też nie zrolowywuje, nie sturluje z tej twarzy, więc polecam sobie sprawdzić Sensu Mare Algo Dropsy. No i tutaj też coś, co musi zostać wyróżnione jako cała marka znowu, no i jest to SPower. Ja kocham te SPF-y, ja po prostu je kocham, spędziły ze mną cały ten rok. Tutaj czy ten blur, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie, przy czym tu muszę przypomnieć,
wspomnieć, że on delikatnie przy bardzo jasnych karnacjach może przyciemnić skórę, jakby ma takie wykończenie troszkę brzoskwiniowe, czy krem, po prostu taki klasyczny kremowe wykończenie, czy leczko, które mam, już nie wzięłam ze sobą, taka większa tubka, tam już jest też resztóweczka, to już dokańczam, ale obecnie mało wychodzę z domu, więc już tam smarowanie się po całym ciele to trochę odpuściłam, czy ten, który jednak muszę uznać za najlepszy SPF tego roku, jest on z ostatnich ulubieńców, ta tubka to jest już praktycznie pusta, tu jest taka resztóweczka na samym dnie, bo jest on magiczny. To jest filtr, którego nie ma, on w skórze wtapia się do zupełnie niczego, zostawia taką pudrową, delikatnie mięciutką powłoczkę. Cały czas zwątpienie, jak go używam, czy on aby na pewno jest prawdziwy i działa, bo z taką formułą nie spotkałam się jeszcze nigdy. Jest to bardzo dobry filtr dla osób, które są zupełnie filtrooporne i nie chcą się dać posmarować, bo może to je przekona, że to nie musi być takie traumatyczne, jak ta właśnie kolastyna Sopot 97. Ja go też troszkę oszczędzam, w sensie nie ilością nakładaną na twarz oczywiście, bo tutaj to jest w ogóle ciekawa rzecz, że on... Ktoś się pytał w poprzednim filmie, to właśnie odpowiadałam, że on jest taki, że ciężko go zmierzyć na przykład na te dwa palce, tak jak na przykład ten, bo on się nie wylewa taką równą, cienką powłoką, tylko on się wyjmuje taką kulką. Więc ja mniej więcej wyciągam taką ilość, którą jakbym rozprowadziła po palcu, to będzie na długość jednego palca, dlatego że ja go używam tylko na twarzy. A całą tutaj resztę, wszystko dekolt, szyja, no to sobie po prostu zużywam te inne, bo po prostu tego mi trochę szkoda, one nie są najtańsze. To jest największa wada tych filtrów, że nie są najtańsze, ale... No mogę kupić ten filtr zamiast kolejnej paczki chipsów sobie odłożyć, wiecie, no to może nawet z korzyścią jakoś dla mnie wyjdzie. Dobra, udało nam się przejść przez twarz, ale nie cieszcie się zbytnio, bo to nie jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że pijecie i że się nie odwodniliście, teraz wszyscy robią przerwkę na zrobienie sobie łyczka herbatki. Dziękuję. I przechodzimy do włosów i ciała. Wiem, w takiej kolejności to Wam pokażę, to jeszcze tak płynnie sobie przejdziemy do dalszej kategorii. No i oczywiście mam tutaj dwie marki głównie, nie, w sumie mam dwie marki. I obie przy tych włosach dostają nagrodę za całokształt twórczości, przy czym jedna za tylko włosy, a druga za nie tylko. Zacznijmy od tej, która dostaje nagrodę za całokształt twórczości w kategorii włosy. No to jest oczywiście Hairy Tail. Uważam, że to jest najlepsza marka włosowa ever. I nie mówię tego tylko jako psychofanka Agnieszki Niedziałek, ale ja po prostu czuję, nakładając te rzeczy, że one zostały zrobione z takim przemyśleniem. Jakby tu nie ma nic... Nie ma przypadków, to nie jest tak napisane, że o, to jest szampon, który zrobi Ci włosy jak z salonu. Nie. Konkretna rzecz na konkretny problem i konkretnie go rozwiązująca. I te rzeczy, które naprawdę zrobiły na mnie tak niesamowite wrażenie, no to jest oczywiście stymulująca maska do skóry głowy. Ah, seria Wasabi, to jest najlepsza seria, znowu się powtarzam, i wcierka z tej serii, i właśnie teraz ten stymulująca maska, jaką to daje czystość. Byłam ostatnio teraz na Sylwestrze w górach, byliśmy 3 dni na wyjeździe i świadkiem mi wszyscy, którzy byli z nami, ja przez te 3 dni nie myłam włosów. I był to jakby celowy zabieg, ja przed wyjazdem, tego dnia jak rano jakby się szykowaliśmy do wyjazdu, umyłam włosy, wysuszyłam, ogarnęłam je i aż do przyjazdu po tych 3 dniach do Warszawy dopiero je znowu umyłam. I zrobiłam to z premedytacją, ponieważ na wyjazdach moja głowa, jakby mycie głowy często kończy się jakimś właśnie problemem, że mi tu się ucha przytykają, że się łatwo przeziębiam, że ogólnie jest to kłopotliwe, nie lubię tego robić. I po nałożeniu tej maski na skórę głowy, na świeżo wypilingowaną skórę głowy, ta czystość utrzymuje się te 3 dni bez żadnego problemu. Pomimo noszenia czapek, pomimo właśnie jakichkolwiek tam, wiecie, zawirowań, ciepło, zimno, wychodzenie z samochodu, klima. Aaa, jakie to jest dobre! I to w ogóle daje takie odczucie rzeczywistej, faktycznej czystości. Ale kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy peelingu, no to ten peeling, niesamowicie żelowy, przyjemny, ma tą tutkę taką, wiecie, że bardzo łatwo przejechać między przedziałkami włosów i sobie go wprowadzić odpowiednio. Gęściutki, niespływający, łatwo też go właśnie wsmarować w skórę głowy. Fantastyczna rzecz. Maska moja ulubiona w tym roku to jest ta z piesełkiem, czyli świecę się jak psu jajca, Malinois. Ja wiem, że to się... Agnieszka to Niedziałek jakoś tak ładnie przeczyta Malinois, chyba tak z francuskiego, pardon, jeśli coś tutaj mówię źle, ale ja lubię czytać Malinois, po prostu jakoś tak sprawia mi to dziką frajdę. Fantastyczna, to jest moja maska wyjściowa, o niej było w ostatnich ulubieńcach, więc też już się nie będę powtarzać, ale ona robi taką niesamowitą gładkość, taflo i taki, ona też została użyta właśnie na wyjazd, więc
wyprostowałam sobie w ogóle włosy prostownicą, bo prostownica jest moim takim nowym zakupem. Wróciłam do niej po 15 latach nieużywania prostownicy, bo ostatni raz robiłam to, jak byłam emo w gimnazjum i chciałam mieć, wiecie, takie wyprostowane tutaj włoski. I to kombo było niesamowite, bo miałam gładkie, lśniące włosy, czyste, przez 3 dni, nie robiąc z nimi zupełnie nic. Zupełnie nic. Ja je jedynie, jak mi się w ogóle zachciało, to rano przeczesałam. Kolejna rzecz to już jest taka ostatnia, do której bardzo długo się zbierałam i nie wiedziałam w sumie, jak tego użyć, żeby czegoś nie schrzanić, bo no to jest kuracja laminująca. Ja mam trochę z takimi rzeczami, które mają napisane, coś, że coś jest laminujące, złe doświadczenia, bo kiedyś kupiłam coś takiego właśnie niby jakąś taką keratynę do włosów, robiące efekt tafli, pierdu i miałam takie druty po prostu najgorsze. Myślałam, że te włosy... Ja nigdy nie miałam tak strasznych włosów jak pod tamtym czymś, więc tak trochę jak pies do jeża się do tego zabierałam, ale jak to wreszcie użyłam... Damn girl! Ja tego użyłam w ogóle w taki sposób, że na suche włosy rozprowadziłam to, potrzymałam to z jakieś 20 minut, zrobiłam sobie jeszcze na tym olejowanko i dopiero to jakby, wiecie, dalej poszłam z dalej całą pielęgnacją. Efekt jest nieziemski. Nie zostało mi już tego dużo. To już taka resztóweczka. Staram się tego nie nadużywać, bo chyba też w jakimś filmie Agi przesłuchałam, że przy włosach, które właśnie mają taką łatwość przeproteinowania się, czy coś w ten deseń, że ogólnie stwierdziłam, że przy moich włosach nie należy z tym jechać zbyt często i faktycznie raz na jakiś czas robi to ogromne wrażenie. I już prawie bym zapomniała, że mamy tutaj dwa fantastyczne szampony w kostce. Pierwszy z nich to są cztery szpaki, mydlarnia cztery szpaki, ten zielony, taki regulujący, przepiękne, sypkie, błyszczące włosy, skóra głowy. Drugi natomiast to Ministerstwo Dobrego Mydła, zielona herbata. Bardzo podobne są do siebie, nie są identyczne, ale to jest ten typ szamponu, który bardzo lubi moja skóra głowy, ale też i całe włosy po wymyciu były bardzo ładne. Tutaj no, zdecydowany plus kwestia kostki, bo ja dużo wyjeżdżałam, tak jak mówiłam, i spakowanie takiej kostki było naprawdę zbawieniem dla mojego bagażu, więc oba te szampony jak najbardziej polecam. I zanim przejdziemy do jeszcze jednej kostki, takie szybkie wtrącenie, jest to maska z Garniera, ta Harfoot, ale w wersji kakaowej. I ten zapach, i ta formuła, oj, bardzo dobre. Ja uwielbiam te baniaki, wiecie, maskowe, bo szczególnie jak miałam długie włosy, to zużywałam naprawdę dużo masek, więc duże i tanie, Izabela lubi to. Ale przejdźmy teraz do tej marki, w której zaczniemy od włosów, która dostaje nagrodę za kolejny całokształt twórczości i jest to Lush. W zeszłym roku pierwszy raz w ogóle podeszłam do Lusha. Zaczyna mnie już powoli lekko tutaj tak przetrącać. To z głodu prawdopodobnie. I to jest tyle, ile zostało mi z szamponu w kostce. Jak on pięknie pachnie. On był po prostu fantastyczny. To on jest nawet taki, powiedziałabym... No czy ja mogę powiedzieć, że jest najlepszym szamponem w kostce, jaki używałam? Chyba mogę to powiedzieć, bo tamte dwa, które poprzednio widzieliście, były super. Są naprawdę świetne i uważam, że też warto ich spróbować. Ale w tym jest coś takiego. Nie wiem, czy to jest ten zapach. W ogóle, czy mają Państwo chwilę, żeby porozmawiać o tym, jak Lush zajebiście pachnie? To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Te zapachy są takie niszowo, orientalno, otulająco, magiczne, takie czarownicowe, takie intensywne. Te włosy pachną na wietrzek. Szliśmy z Radkiem na randkę do jakiejś takiej dziwnej knajpy i właśnie wyszliśmy z autobusu i ja tak zamachnęłam włosem jak w reklamie po prostu szamponu i tak poniósł się ten zapach i ja widziałam, jak typiara, która wychodziła z nami z autobusu, ona się odwróciła spojrzeć, co tak pachnie, widziałam to, bo to pachniało właśnie to kombo. Tym szamponem myłam głowę, a później jeszcze nałożyłam odżywkę też z Lusha, która też jest bardzo dobra i też pachnie i jeszcze to popsikałam tym i to już tak pachnie do potęgi Entei, że i to jest w ogóle super milk, odżywka w sprayu, właśnie wstrząsnęłam, więc nie widać, nie widać, zostało mi tutaj jak mniej więcej tego tyle, bo tego się używa super mało, jest bardzo wydajne i robi takie przepięknie błyszczące, układające się włosy i to jest bardzo dobra rzecz dla osób, które mają loki, fale, wszelkiego typu pokręcone włosy, bo one są takie mięciutkie. I jak właśnie było ciepło, wydobywałam kilka razy sobie skręt tak, no, tak jak się to powinno robić, a nie tak, że o co tam se wyszło, bo tak
też robię i w sumie też spoko. Ostatnio się w ogóle zaczęłam tak dogadywać z moimi włosami. Cały zeszły rok to był rok dogadywania się z moimi włosami, gdzie ja przestałam się tak napinać jak dupa węża i to pomogło. I jestem w stanie jakby wyjść w tych włosach swoich, w lokach albo i nie, albo w takich trochę falach, albo w tych ala mokrych, albo w ogóle wyprostować je prostownicą i mi się podobają. Stąd też decyzja o tym, że spróbuję je znowu zapuścić, bo zaczynam trochę kminić, co z nimi robić, nie? Więc to też jest fantastyczne. No i oczywiście w Lushu jedną z takich chyba najważniejszych rzeczy, najbardziej kojarzonych, no to są oczywiście kule do kąpieli wszelakiej maści. Niesamowita frajda w recenzowaniu ich dla Was i w ogóle w ten moment, kiedy już wiem, że dzisiaj jest ta kąpiel, kiedy sobie rzucę kule, bo one tak pachną i w ogóle ta Galaxy, tak, która zrobiła taką granatową, gwiezdną wodę. Mogłabym się codziennie po prostu kąpać w tej wodzie. Zapachy, ta tekstura tej wody, że ona jest taka, nie jest tłusta, bo na przykład uwielbiam kule z Mistresa Dobrego Mydła, ale to, co trzeba później robić z wanną, to po prostu najlepiej to by było zawołać egzorcystę, bo ta wanna ma mordercze zapędy. Wiecie, jest po prostu tak śliska. A tutaj pomimo tego, że ta właśnie kula ma takie właściwości tego, że ta skóra jest taka otulona, zmiękczona, to nic nie jest tłuste. Ale jakby wszystkie, praktycznie wszystkie, nawet jeśli one nie robiły jakiejś super kolorowej, pięknej, brokatowej wody, jak coś to były takie naturalnego pochodzenia drobinki, tak? To nie był taki plastikowy brokat, żeby się nie zrozumieli, bo w ogóle pod jakimś filmem się zrobiła jakaś dyskusja, że to jest takie kolorowe, pełne jakiejś chemii, w sensie wszystko jest chemią. I w ogóle a propos chemii, chyba muszę nagrać oddzielny odcinek, bo tu nastąpiła ogromna zmiana w mojej głowie i na szczęście ona nastąpiła, bo czuję, że pewne rzeczy trochę wyprały mi mózg i wracam jakby na dobre tory myślenia, pomijając. Jakaś typiara się w sumie niesamowicie tam spruła, a jak wejdziecie sobie na stronę Lusha, wszystkie oczywiście składy są podane, no bo to musi być podane, on jest niesamowicie napakowany naturalnymi ekstraktami, jakimiś olejkami, jakimiś, wiecie, takimi rzeczami, które są popularnie nazywane jako naturalna pielęgnacja, nie? To w ogóle kosmos, bo ludzie widzą, że coś jest kolorowe, więc automatycznie już jest, że to będzie złe. No nie, niekoniecznie. I też warto właśnie zaznaczyć, że we wszystkich tych produktach, nawet, nie wiem, to mleczko do włosów, zapach, którym to tak pachnie, a pachnie to niesamowicie, oprócz tego, że rzeczywiście są doperfumowywane, one też wynikają z tego, co jest tam w środku. I stąd wydaje mi się też, że one są takie niepowtarzalne, bo one nie są... Wiecie, jak macie coś, co niby by pachniało różą, to wiecie, jaka jest taka kosmetyczna róża. No to one są bardziej jak niszowe perfumy, jak takie... cała historia zbudowana wokół zapachu róży. Dobra, bo ja już po prostu z tego Lusha nie wyjdę, ale kocham, uwielbiam, po prostu wielbię. Jestem tak zakochana w tej marce i sprawia mi to tyle radości, wrzucanie sobie tych kul, używanie tych kosmetyków i odkrywanie tych zapachów, że no nie mogłoby to tutaj się obejść bez takiego właśnie Oscara za całokształt twórczości. A jak już mówimy o przyjemności skąpania się, to nie mogło zabraknąć produktów od Ali Żelak i jej marka Agamato, nawilżanie ciała sernik i mycie ciała sernik. To są moje zdecydowanie dwa ulubione produkty, bo to jest tak miłe, tak fajne i wyprykiwanie tej piany, bo ona, wiecie, nie będę już jej teraz tutaj wyrzucać, bo widzieliście to i w testach, i podrzucę też gdzieś ten test może, i w ulubieńcach, że ta piana wychodzi naprawdę gigantyczna, wielka, szczególnie ta, która jest do nawilżania ciała, no to jedno takie wypryknięcie tej pianki, to jesteście w stanie sobie obie nogi tym posmarować, więc szkoda mi tego marnować. Wszystko pachnie właśnie takim brzoskwiniowym serniczkiem, ale nie ulepnie, nie tak mdło syntetycznie, tylko tak prawdziwie, że o Jezu, pomyślałam o serniczku. Musicie wiedzieć, że ja kocham sernik. Sernik to jest nadciasto i w ogóle to powiem Wam taką rzecz, której nie powinnam Wam o sobie mówić, ale ja jestem w stanie bardzo dużo zrobić ze sernik i z moją przyjaciółką się rozliczamy sernikami, że na przykład, nie wiem, coś tam postawię obiad, a ona mi za to upiecze sernik, albo coś tam zrobię, przywiozę, nie wiem, pomogę i ona mi za to zrobi sernik i ja jestem w stanie zrobić wiele za sernik i sernik to jest jedyna słuszna waluta i sernik to jest nad ciasto, bo ono jest jednocześnie ciastem, deserem, ale też możecie zjeść jako, nie wiem, jakieś drugie śniadanie, jeśli to jest na przykład zrobione faktycznie z sera sernik, jak jeszcze z owockami. I jest dobry na zimno, i jest dobry na ciepło, i wyjęty świeżo z piekarnika, i po trzech dniach już taki, wiecie, kto sobie tak siądzie w tej lodówce. I na spodzie z ciasteczek, i bez spodu, i z czekoladą, i nie, i kocham sernik, to jest bardzo ze sernika, nie mam sernika. I na sam samiutki koniec, akcesorium, które najpierw byłam taka, bitch please, ja mam swój ręcznik i nie będę tego używać, i używam to ciągle. Codziennie. W sensie to jest takie trochę poprzebarwiane, bo parę razy gdzieś tam szła, zostało mi trochę pomadki i ja to prałam, ale no przebarwienie z tego
nie chcę tego traktować jakimiś tam wybielaczami, bo w sumie i tak to jest coś, z czego tylko ja korzystam, więc mi to nie przeszkadza. To jest Scrubex, chyba tak to się nazywało. Scrublips? Nie, o Jezu. Nie no, Scrubex. Boże, jakoś ta nazwa mnie przytłoczyła. To jest trochę jak taki... ta część rzepa, która ma pętelki. Dosłownie, tak to wygląda. Przeraziłam się, jak pierwszy raz to zobaczyłam. To się zwilża i po prostu się smyra po ustach i to robi tak genialny peeling. Ogólnie... prawie bym to wszystko zwróciła. Zestawienie... Chodź tu. Tych dwóch rzeczy. To jest taki ratunek dla ust. To jest idealne przygotowanie pod nawet najtrwalsze pomadki. W ogóle niesamowicie mnie irytuje, jak widzę gdzieś na przykład na TikToku filmiki, że ktoś używa jakiejś takiej super trwałej pomadki i widzi, że może coś mu nie trzyma, bo schodzi. No schodzi, bo ci schodzą twoje usta, to skóra ci z ust schodzi, no to i pomadka zejdzie, nie? A już się obruszyłam. Spokojnie, Izabela. Aż się prawie trzęsłam po łóżkach. No. Ale to jest po prostu fantastyczne. To ma tak niesamowicie sprytnie peelingującą strukturę, że w ogóle nie rani ust, a jest naprawdę silne. Bo jak ktoś nie ma tego, a chce, no to wiadomo, może wziąć sobie ręczniczek. Nie mam ręcznika, ale powiedzmy, że to jest ręcznik taki po prostu zwykły, klasyczny, nie żadne jakieś tam frotte srotte, tylko taki klasyczny ręcznik, zanurzamy w wodzie i robimy też ten peeling, to też dobrze wychodzi, ale no to jest silniejsze. I to jest malutkie. I no, ręcznik można sobie pociąć, można kupić malutki. To nie jest rzecz obowiązkowa, ale to zrobiło na mnie wrażenie. Działa, a często tego typu gadżety nie działają, więc daję znać, że kocham. Przeszliśmy przez pielęgnację. To byli moi ulubieńcy tacy całoroczni. Wszystkie te rzeczy wielbię, kocham i uwielbiam. Mam nadzieję, że znaleźliście tam coś dla siebie. Ja już mam zaplecze rzeczy... Jest dopiero... Który? 7 stycznia, a ja już mam dla Was kilka perełek styczniowych, więc czuję, że ten rok ma mocne otwarcie i... Jak tak dalej pójdzie, a mamy 7 stycznia, to do grudnia będę już po prostu nagrywać film 4-godzinny z ulubieńcami. No ale cóż. Dziękuję Wam przepięknie za kolejny wspólny rok. Dziękuję Wam za każde miłe słowo, za każdy komentarz, za każdą łapkę, za to, jak bardzo jesteście zaangażowani. I już tu nie przedłużam, bo wiecie, że Was kocham i muszę teraz szybko coś zjeść, bo zaraz umrę, a chcę jeszcze dla Was nagrać ulubieńców kolorówkowych. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Całuski, pa, pa.